jesteś człowieku, że mocne są te słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga. Wracałem już z połowu, a sieci chude z płonu. Ten człowiek stał na brzegu, wypływać kazał do. Gdy zarzuciłem sieci, słuchany w jego słowa, ja nie wiem w jaki sposób, lecz ryb tam był drób. Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie. Tam zbanął pełny chory, dał wina parze młodej. Nie jeden raz, gdy szliśmy, gdzieś szewiec o grosz błagał. On wtedy jednym słowem ślepemu wzrok wracał. Widziałem też tłum głodnych, jak okrem z chleba łkał. Najedli się do sycha, on pięć bochenków dał. I szedłem też po wodzie, jak szedł też do mnie on. Wątpiłem, zacząłem tonąć, on podał mi swą dłoń. Gdy w paskę wjadł wieczerze, powiedział, łamiąc chleb, że to jest jego ciało, a wino jego krew. Potem się go zaparłem, widziałem, jak dźwigał krzyż. Tak gorzko żałowałem i on przebaczył mi. Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są te słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga. Widziałem go dnia trzeciego i w wieczerniku też był. A gdy wstępował do nieba, odtuch nam dodał sił. Potem się coś stało, huk z nieba i ognia błysk. I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie ludzie do dziś. Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są te słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga. On żyje dziś wśród was i karmi samym sobą. Dziękujmy, że jest wśród nas. Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są te słowa, że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w